W dzisiejszym filmie zajmujemy się techniką, która jest absolutnie wyjątkowa na tle wszystkich innych znanych technik fotograficznych. I to wcale nie z powodu doskonałego obrazu, odwzorowania kolorów czy szczegółów, ultrakrótkich czasów naświetlania czy łatwości wykonania. Jest szczególna z tego względu, że właśnie w tej technice zrobiono najstarsze znane zdjęcie. Zapraszam Was na heliografię. Helios z greckiego znaczy słońce, a grafien – rysować. Jej wynalazcą jest Joseph Nikifor Niepce, który w 1826 albo 7 roku po ponad 8-godzinnym, a według najnowszych badań aż 3-dniowym naświetlaniu w kamera obscura zarejestrował i utrwalił na płycie będącej stopem cyny z ołowiem oblanej asfaltem syryjskim rozpuszczonym w olejku lawendowym i terpentynie widok z okna w Le Gras. Tym samym jest to najstarsza znana nam fotografia wykonana aparatem fotograficznym. I my w dzisiejszym filmie spróbujemy zrobić fotografię w tej technice. Do przygotowania emulsji potrzebujemy: asfalt syryjski jest to substancja bitumiczna naturalnie występująca w złożach u wybrzeży Morza Martwego. Olejek spikowy lub lawendowy, które są pozyskiwane z różnych odmian lawendy. Przyda się też waga jubilerska i menzurka, w której będziemy odmierzać odczynniki. Plastikowa łyżeczka i butelka z brązowego szkła do przechowywania emulsji. Najpierw do menzurki odmierzam 2 gramy asfaltu syryjskiego. A następnie dolewam do niego 50 ml olejku spikowego. I mieszam je ze sobą. Asfalt nie rozpuści się całkowicie pod wpływem mieszania, dlatego przelewam roztwór z menzurki do ciemnej butelki i odstawiam na kilka dni, pamiętając, żeby co jakiś czas wstrząsnąć butelką. Po tygodniu olejek jest już dobrze nasączony asfaltem i teraz należy go przefiltrować kilkukrotnie, by pozbyć się wszystkich nierozpuszczonych drobin. Możecie użyć do tego na przykład wacika kosmetycznego albo gazy. Zwijam wacik i wtykam w szyjkę lejka w ten sposób. Następnie wlewam do lejka cały zabarwiony asfaltem olejek i zasłaniam jego górę, żeby ograniczyć odparowywanie. Takie filtrowanie powtarzam 4-5 razy. Teraz mogę pokryć metalową płytkę naszą asfaltową emulsją. Użyję fabrycznie wypolerowanej i zabezpieczonej płytki metalowej, z której wystarczy zdjąć folię ochronną. Ale jeśli takiej akurat nie macie, to możecie użyć na przykład płytki szklanej. Film o tym, jak ją oczyścić i przygotować do nałożenia emulsji, nagrałam przy okazji serii filmów o mokrym kolodionie, które też znajdziecie na tym kanale. Unieruchamiam płytkę, a następnie wylewam niewielką ilość emulsji na jej środek. Do rozprowadzania emulsji na płytce używam pędzla z delikatnego włosia kuny. Gdy emulsja jest już nałożona na płytkę, trzeba ją wysuszyć. Umieszczam ją w piekarniku nagrzanym do 110 stopni Celsjusza na 20 minut. Gdy płytka już jest wysuszona, mogę ją naświetlić w aparacie albo stykowo. Czas naświetlania wynosi 1 lub więcej dni, decyduję się więc na naświetlanie stykowe. Użyję do tego dobrze Wam już znanego negatywu szklanego. Płytkę pokrytą emulsją umieszczam w kopioramie, kładę na niej negatyw, przykrywam szkłem i spinam klipsami. Teraz mogę wystawić ją na kilka dni na działanie promieni słonecznych. W międzyczasie przygotuję wywoływacz. Jego głównym składnikiem jest benzyna lakowa White Spirit lub terpentyna, które rozpuszczą nienaświetlony i nieutwardzony asfalt. Dodamy do niej 10% olejku spikowego.
Potrzebuję jedynie takiej ilości wywoływacza, żeby pokryć nim wywoływaną płytkę. Odmierzam więc 100 ml benzyny lakowej, a następnie dolewam do niej 10 ml oleju spikowego, tego samego, który jest składnikiem naszej emulsji. Nalewam wywoływacza do szklanego pojemnika. I wyjmuję naświetlane zdjęcie z kopioramy. Po 3 dniach naświetlania na płytce można dostrzec ledwie widoczny zarys obrazu. Następnie wkładam płytkę do wywoływacza i stale nim poruszam. W ciągu kilku minut powinien zacząć się pojawiać wyraźniejszy obraz. Będzie on niewidoczny, gdy patrzymy na wprost na płytkę. Natomiast pojawi się dopiero, gdy spojrzymy na nią pod światło. Teraz, gdy obraz jest już wywołany, płytkę należy jeszcze delikatnie spłukać wodą i pozostawić do wysuszenia. Tak wygląda nasze dzisiejsze zdjęcie. Mam wrażenie, że poszło nam o wiele lepiej niż Nipsowi prawie 200 lat temu. No ale mamy teraz prawdopodobnie czystsze odczynniki i wiedzę wielu pokoleń, które na przestrzeni lat badały i udoskonalały jego technikę. W następnym odcinku znów przyjrzymy się organicznej fotografii, tym razem pokażę Wam, jak wykorzystać warzywa do celów fotograficznych. Wypatrujcie filmu o antotypii. Do zobaczenia wkrótce.